Siema, siema ludzie, mamy końcówkę zachodu słońca. Cudowne miejsce, zobacz kurde Sylwia jak to wygląda. Pokażemy wam technikę. Sylwia jest dużo większy ode mnie, maksywę młody. Stanę dlatego niżej. I słuchajcie, i teraz to wygląda tak, że jeżeli widzicie, że napastników jest więcej i zawsze jest ten samiec alfa z przodu, który się przypierdziela, więc jak wyrównać szansę, nie muszę je chyba komentować. Nigdy nie róbcie jeden na jednego, ale jak już czujecie, że jest coś nie halo. Goście typowo w burzy podchodzi do ciebie, już wiecie, że jest przepierdolone. W tym momencie robicie bardzo szybki i zmienny ruch. Robicie pach, 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 pach. Widzieliście coś miał? Leży gość, nie? Czyli... Kurwa, wstawaj! Nie. Żyję. Czyli widzieliście, jak to szybko wygląda. Przeciąłem mu biceps, wbiłem mu szyję i przyciąłem mu gardło. Jeżeli gość by dalej stał, ma przycięte gardło, ale dalej, bo ma adrenalinę podniesioną, w tym momencie wbijam mu tutaj nóż, tu boli, kopię w nogę, gość pada i łamie mu staw skokowy, żeby nie mógł iść. Jeżeli wkurzam nas bardzo, przytrzymujemy nogę, robicie ciach, ciach, ciach i po gościu. Pamiętajcie, na ulicy nie ma reguł. Jeżeli cię zaatakuje 5, 10, idziesz z dziewczyną i oni chcą zrobić krzywdę jej albo tobie, albo wam ogólnie, wszystkim wokoło, to pamiętajcie, brońcie się tak, żeby przetrwać. I to nie jest MMA, to nie jest sport, to jest wtedy ulica. Pamiętajcie o tym. Pozdrawiamy, yo. I nie róbcie tego w domu. Nie róbcie tego w domu. Nie róbcie kurwa tego w domu. Pamiętajcie, to jest zabawka, zobaczcie. Żeby nikt nie mówił, że kogoś krzywdzimy, to jest zabawka, więc nie blokujcie filmu, bo to jest pomoc. Pomoc dla ludzi, którzy naprawdę są zaatakowani. To jest samoobrona, a nie uczenie czegoś złego.